Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Vicer. Witam was w szybkim odcinku, zagrajmy w grę pod tytułem Mountain Blade Warband na modyfikacji Medieval Conquest. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnią listkę, jak pamiętaliście albo i nie pamiętaliście, mamy wojnę z Serbią, dokładnie tak, mamy wojnę z Serbią. No i co, no i walczymy z Serbami. Próbujemy ich tutaj wyniszczyć całkowicie. Serbia jest to bardzo mały kraj, więc myślę, że nasze Węgry sobie poradzą bez żadnych większych problemów z nimi. I jakie są właśnie plany odnośnie dzisiejszego materiału? Dzisiaj właśnie ludziska najprawdopodobniej troszeczkę sobie sam pobiegam, prawdopodobnie właśnie odłączę się od tej naszej kampanii wojennej, ponieważ chcę się skupić tylko i wyłącznie na expieniu naszej postaci. Czemu? Ponieważ muszę wam powiedzieć, że już bardzo bym chciał przyspieszyć tempa, jeżeli chodzi o moją postać, która w ogóle ma level i zapomniałem o tym, że ma level, więc weźmy sobie ten level. Bardzo bym chciał właśnie, moi drodzy, przyspieszyć sobie odłączenie się od Królestwa Węgier i rozpoczęcie zakładania swojej frakcji, dokładnie tak, więc tutaj chcę troszeczkę przyspieszyć, ale widzę, że tak, że w leadership dalej nie mogę iść. No musimy cały czas zdobywać te levele, żeby pójść w tą charyzmę i wymaksować sobie leadership. No i jak będziemy mieli wymaksowany leadership, no to dopiero wtedy będziemy, moi drodzy, skupiać się na zakładaniu swojej własnej frakcji. Dobra, na razie to pójdziemy sobie w szkolenie naszych jednostek, tu oczywiście pójdziemy sobie, nie wiem, broń drzewcową, bo czemu by nie. Dobra. Okej, idziemy zobaczyć tutaj. 329 jednostek, no troszeczkę tutaj brakuje. Aha, z tego co wiem, to właśnie z Serbią jeszcze walczy ta różowa frakcja Ghibellini czy coś takiego. Więc spoko. Tutaj jak możecie zobaczyć, praktycznie wszystkie wioski serbskie zostały splądrowane. Dosyć mocno zostali oni tutaj osłabieni. Dobra, ogólnie bliska tak, patrzę z ciekawości. No wojna dopiero niedawno się zaczęła, ponieważ my chyba dopiero w poprzednim odcinku wypowiedzieliśmy wojnę Serbii. No ale póki co wygrywamy, tylko kurczę, bardzo bym chciał spotkać jakieś jednostki serbskie i troszeczkę powalczyć z nimi sam na sam. Ile ja w ogóle mogę mieć jednostek? 165. W sumie powiem wam, tak szczerze powiedziawszy, że jakbym miał takie jednostki dosyć mocno wylevelowane, dosyć na wysokim poziomie, takie wiecie, ciężko zbrojne, potężne jednostki z pancerzami, to myślę, że już nawet przy 200 jednostkach mógłbym się pokusić na atak jakiś tam, na atak na jakieś tam zamki mniejsze. No ale no niestety ciężko, to jest coś cokolwiek działać. Jestem ciekawy, gdzie ta nasza kampania wojenna poszła, bo ona dalej trwa. Czy oni coś tutaj będą atakować, czy oni tam będą tylko plądrować? Cholera wie w sumie, co oni tutaj mają na myśli. Dobra, o, no i on oczywiście ucieknie mi, no bo jakby to było. Super, świetnie. Po prostu świetnie. Dobra, ogólnie Liska mam dla was dobrą informację, ponieważ najprawdopodobniej za niedługo będzie seria z Mountain Blade The Bannerlord na pewnym modzie, więc mam nadzieję, że wam się spodoba nowa seria. Ogólnie wybaczcie, o, tutaj wojna jest z kampanią wojenną, to mogłem tutaj w takim razie zostać. 836 do 669, czyli znowu bliska wielka bitka tutaj czeka nas. No dobra, czy są tu jakieś moje jednostki? Kilka moich jednostek, dosłownie chyba jeden piechociarz, okej, świetnie. No dobra, tak, będzie ludzka nowa seria z Mountain Blade Bannerlord na pewnej modyfikacji, mam nadzieję, że wam się ona spodoba. No i ogólnie przepraszam za te przerwy, no ale jak już mówiłem, ja troszeczkę mam czasami w życiu dużo spraw do załatwienia i po prostu nie zawsze mam czas na YouTube. No ale bardzo fajnie, że nie odsubskrybujecie tego kanału, tylko cały czas przy nim trwacie i wyczekujecie na kolejne materiały, jest to naprawdę mega motywujące ludziska i dzięki wam za to. Dzięki wielkie. Dobra, jak to sytuacja na mapie wygląda? Oni tak na nas za bardzo nie chcą szarżować i w sumie się nie dziwię im, ponieważ mamy przewagę liczebną wojska, oni mają bardzo dużo kawalerii. To tak w cholerę dużo kawalerii. Mhm. No ale dobra, mam nadzieję, że sobie jako tako poradzimy. Oczywiście muszę tutaj pamiętać, że gramy na dosyć wysokich obrażeniach, więc tutaj kilka dosłownie strzałów i może być po mnie. Dobra, ja widzę, że te gałgany już szarżują. Więc się również zajmę szarżą. O, ja tu widzę, że tutaj o, ładne obrażenia wyszły. O, tego bym chciał rozwalić, ich króla. Halo, halo, panie król, tylko że tuż. O, właśnie, go osłaniają i rzucają we mnie oszczepami. No, zblokował gałgan jeden. Okej, oberwał, tu kolejny mnie goni, tacy oni są. Dobra, pięknie. Okej, jeden kunia już nie ma. Jak on mnie niby? O ty. Wow, wow, wow. Spokojnie, uspokój ta się gałgany jedne. Dobra, troszeczkę musimy się cofnąć, bo tu widzę, że kawaleria do mnie podbiega. Znaczy kawaleria, piechota.
Dobra, pięknie. Okej, oberwał ładnie, 51 obrażeń weszło. Szkoda, że ten włócznik do mnie podbiega, tak do tego włócznika za bardzo nie chcę się zbliżać, no bo... Wiecie jak jest. Okej, świetnie. Dobra, blokujemy, blokujemy. Dobra, zginął. Świetnie. No jakby tutaj jeszcze miał jakąś osłonę od moich. Dobra, widzę, że kawaleria mi pomaga. Bardzo miło z ich strony. No dawać, dawać, dawać. W tym modzie jest fajne, nie zapominajmy o tym ludziska, że w tym modzie jest to fajne, że mamy dekapitację części ciała, więc to jest spoko. Może komuś uda się głowę odciąć. Okej, ładnie, dobra. Przydałby mi się jakiś konik. Ale niestety takowego żadnego nie ma. Dobra, jak tu sytuacja wygląda? No okej, no niby jakoś to wygląda. O, był konik. Tylko, że mam zbyt niskie umiejętności jeździeckie oczywiście na niego. Widzę, że tu niestety nasze jednostki wyparli. Co mi się średnio podoba i jestem zmuszony się wycofać. Niestety, no więc się wycofujemy. Co prawda szybko nie biegnę, bo jestem troszeczkę zraniony i mam... wbity w oszczep w moje ciało. Wiecie co, nie podoba mi się to, że oni do mnie strzelają. No, szarżują na mnie. Dobra, będziemy się bronić. A, świetnie. Świetnie, zszedł mi na plecy i po mnie. No dobra. Cóż ja mogę więcej zrobić? Nic nie mogę. Idziemy troszeczkę powalczyć jako nasz żołnierz. Ile mogłem, tyle expa sobie nabiłem. Więcej raczej nie dam rady. Ale te konie są bardzo szybkie, te nieopancerzone. Kurczę. Fajne, fajne. Powiem wam, że mod jest fajny, jest mega fajny. Jest ten mod bardzo podobny do Mini, ale jest to jeden z lepszych modów do Mountain Blade Warband. Myślę, że mogę wam z czystym sumieniem tego moda polecić, bo naprawdę jest mega fajny, jest rozbudowany, są spory. Nie jest tak duża jak Anno Domini, ale daje radę. Czy my, moi drodzy, właśnie przegraliśmy z Serbami, których było w ogóle mniej. Zobaczcie na to, stałem sam na polu bitwy. Wow. Nie no, świetnie. Super. Po prostu super. Okej, no i co ja teraz robię? Nic ja nie zrobię. Dobra, spróbujmy mi zadać jak najwięcej strat tym naszym jednym chociaż żołnierzem. Ale zobaczcie, jak ja gram moimi żołnierzami, no to idzie mi o wiele lepiej. Jak gram swoją postacią, to już tak średnio idzie. A kurde, chyba źle postać zrobiłem. Ale kurczę, ten koń szybki jest tak świetny. No ale dobra, no niestety raczej z tego dobrze nie wyjdę. No zostałem sam na, nie wiem, 100 chłopa. Więc no nie ma szans. Chociaż oni jeszcze w kogoś strzelałem. A, jeszcze jakiś jeden kawalerzysta mój został, okej. No. Już zostałem chyba właśnie sam. Chyba właśnie sam zostałem. Dobra, zadajemy im jak najwięcej obrażeń. O. No to po moich obrażeniach. No. Niestety padliśmy. I przegraliśmy, co jest w ogóle dziwne. Ja pierniczę, żeby Serbia nam tak wpierniczyła. Żebyśmy taki wpierdziel dostali. Kto tu jeszcze żyje z naszych? Jakieś niedobitki dosłownie zostały. Tu jakiś gałgan. Ja nie mogę. Tam jakiś kawalerzysta został nasz. Kurczę, ale żeby z Serbią przegrywać? Coś niesamowitego. To z Wenecją przecież normalnie wygrywaliśmy w polach bitwy. Na otwartych terenach, a z Serbią przegraliśmy? No coś niespotykanego, moi drodzy. Coś niespotykanego. Dobra, właśnie przegraliśmy totalnie. Czy oni nas wezmą do niewoli? Mam nadzieję, że nie, bo tam troszeczkę jeszcze naszych jednostek zostało. No ale w sumie... Co z tego? 700 do 638. No dobra, no próbujemy podejście numer 1, no co? Co będzie, to będzie. Ja pierdzielę. No to jak tak pójdzie, jeżeli my tą wielką bitwę przegramy, no to ja wam powiem, że oni nam na spokojnie odbiją nasze zdobyte miasto. Niestety. Kurczę, nie chciałbym paść tą postacią szybko, bo mówię, no ja chcę jak najwięcej levelów ponabijać. Ja chyba zrobię taką taktykę, że prawdopodobnie po tym odcinku będę grał sam tą postacią i będę chciał kilka leveli powbijać, żeby w tej serii przyspieszyć jednak
przyspieszyć progres mojej postaci i progres z zakładaniem swojego królestwa, wiecie, więc prawdopodobnie coś takiego trzeba będzie zrobić, zaimplementować, żeby to miało ręce i nogi. Nie no, w ogóle mi się wydaje, że ich jest o wiele więcej na polach bitwy. Dlaczego gra daje więcej wrogich jednostek niż naszych? Ale ja wiem, czemu my przegrywamy, bo zobaczcie, mamy całą masę piechoty, a kawalerii praktycznie nie posiadamy. Oni nas w ogóle flankują. Aha, w ogóle moje postacie nagle życie spadło do minimum dosłownego. O, zajebiście. Świetnie poszło. Dobra, ładnie. 314 obrażeń. Wow, 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 wow. Chill out, gościu, chill out. Pyk, aha, tarczę mu zbiłem. Mhm. Dzięki, dzięki, gro. Nie no, przegramy to, niestety. Porażka na całej linii. O, i lanca mi się połamała. Super. Kurczę, nie właśnie mają te długie włócznie, to jest najgorsze. To jest najgorsze, że nawet nie ma jak się za bardzo do nich zbliżyć w walce w zwarciu. Okej, oberwać oberwał, no ale co z tego, jak oni robią nas jak chcą. Na pewno trzeba będzie jeszcze bliska się zająć tym przed założeniem swojego królestwa, więcej NPC-ów porekrutować. No, zdecydowanie trzeba będzie więcej NPC-ów, bo... Okej, bo trzeba będzie porobić lordów. No dobrze, więc. Ale lipa, ja nie mogę. Bitwy i fajne, ale co nam ludziska z tych bitw, skoro przegrywamy je? No, trzepią nas jak chcą. Niestety. Ja oczywiście nie trafiłem. Nice, nice, świetnie. Chociaż no, w tej rundzie jakbyśmy jakoś tam wygrywali. Okej. Oberwać oberwał. Tu jakiś gościu z mieczem dwuręcznym padł, na szczęście. Ja pierniczę. No powiem wam, że nieciekawie to wygląda. Nawet jeżeli jakimś cudem uda nam się wygrać, to niestety straty będziemy mieli na tak dużym poziomie, że uniemożliwi nam to dalszą ofensywę na tereny Serbii. Co jest naprawdę niefajne. Komuś, głowa się tu komuś unosi. Nice. Świetnie. Okej, obrywać obrywają, no. Nie no, może to wygramy, chociaż jeszcze bardzo dużo im piechoty zostało. Ja nie mogę. Nie no, znowu zostałem praktycznie prawie że sam. Kurczę. Wow. Nie wierzę w to. Po prostu, kurde, nie wierzę. Dobra. No chodź tu gałganie jeden. Nie wiem, czy ja mam szansę z kawalerzystą. W sumie jak za to drzewko pójdę. Panie! O, to to. No dobra, paść padł. Dawaj mi lance. Jeszcze jakbym znalazł kunia, to już całkiem byłbym szczęśliwy. Nie wiem, co ten gościu robi. Ma on piechotę. Jakieś, nie wiem, dziwne taktyki. Łuku niestety nie mam. Konia też tu żadnego nie widzę, tam jest jakiś kuń. Przybyło uzupełnienia, o świetnie. Dobra, przydałaby mi się tarcza. Okej. Kurczę, to był za mną koń przed chwilą, no ale... Ale nie wiem, czy go zdobędę, nie, on uciekł już. Dobra, nie ma co. Walczymy. Nie ma co, próbujemy walczyć. No przybyły uzupełnienia, więc w sumie jakieś tam wsparcie będzie. No dobra. Tych łuczników przydałoby się na tyłach powybijać. Okej, ładnie, ładnie. Kurczę, że też tak ładnie nie koszę Weisserem. No ja pierniczę. Tyle expa marnuje mi się, to jest najgorsze. No ale... No cóż, no bywa i tak. O, wy gnojki jedne. O, aha, no i fajnie. Uzupełnienie przybyło na moich
plecach dosłownie. Ja w tym momencie umieram. Dziękuję ci, Mountain Blade. Świetnie. A. Okej, tu jakiś łucznik został, który ma nożyk, dosłownie. Człowieku. Wow. 29 obrażeń dla Kunia. Dawaj tym sztyletem ich. O, no nawet ze sztylecika zabiłem, panie. Luksus. Nie. No niestety. Chyba po mnie. A, nie mam już jednostek. Tutaj zobaczcie, moi drodzy, komuś się głowa unosi. Nie, to się hełm komuś unosi. Okej. Okay. Magic. Magic. Nie, no przegrywamy totalnie. Porażka całej linii. Zobaczcie, została nas dosłownie garstka. Ja nie wiem, kto dowodzi tym oddziałem, ale to jest jakaś jedna wielka tragedia, bo... No nie wiem, tamci to jakieś formacje, taktyki stosują, a ten chłop to ja nie wiem, w ogóle wycofuje się on już. Nie, to jest porażka. Zobaczcie na to, ucznicy ich pięknie dobijają ze wzgórza. Tamci jakąś chociaż taktykę mieli, a tutaj ja widzę, że Węgry to... Nie postaraliście się, jakby mi chociaż dawało na pola bitwy więcej moich jednostek, to ja bym jakieś formacje robił, a że mi daje dwóch, trzech kawalerzystów i czterech łuczników, czy tam kuszników, to ja z tym niestety nic a nic nie zdziałam, nawet żadnej formacji nie mogę ułożyć, co jest smutne. Ale mam nadzieję, że jak już będę królem, jak już założę swoje własne państwo, frakcję, to że będzie po prostu pięknie. Mam taką nadzieję. No dobra, no nic mi innego nie zostaje, jak po tej bitwie najprawdopodobniej się wycofać, bo ja widzę, że niestety zostajemy dosyć poważnie w kość. A nie chciałbym zostać wzięty do niewoli, bo... No bo stracę jednostki. Ja nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile ja mam kasy. Uciekają mnie do bitki, dobra, nie ma co, wychodzimy. Dostaliśmy totalny wpierdziel, ja stąd uciekam, 127 jednostek mi zostało. No zobaczcie, w ogóle praktycznie żadnych moich jednostek nie zostały... Nie zostało one poranione. Tylko co z tego, skoro... No, w sumie. Jakby mi się tych udało złapać. Nie, no, oni są szybsi. Zdecydowanie. Dobra. O, widzę, że nasi uciekają. Świetnie. Chociaż uciekają, to oni jakby bardziej uciekali. No, ale co z tego? Nie są tak bardzo szybcy, że nie ma szans. Dobra. Wracamy się po jednostki. Zobaczmy, ile mamy denarów. Mamy 17 tysięcy denarów. Czy to dużo, czy to mało? No, nie za wiele bym powiedział. Nie za wiele. Aha, tu nikogo zrekrutować niestety nie mogę. RIP totalny. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy do Soklos, moi drodzy. Tu też nikogo nie mogę zrekrutować? Ja pierniczę. Co się dzieje? No świetnie, jeszcze morale mi się pogorszyły. Nie no, świetnie. Nie no, no zobaczcie, nikogo nie mogę... ...zrekrutować. Nie mam jak tu porekrutować jednostek nawet. W miastach brakuje dosłownie ludzi. O, tutaj w końcu. Dobra. Nie mamy jednostek 155. No i lepiej już. Już to wygląda lepiej. Kurczę, to jest bardzo fajne, że można tak dużej ilości jednostek rekrutować. Myślę, że dzięki temu, że można tak bardzo szybko z miast jednostki wyciągać, to nawet jak pierwszym razem przegram oblężenie, to za drugim razem szybko porekrutuję kolejne jednostki z miast. I będę co chwilę robił ataki, to jest dosyć spoko. To mi otworzy fajną furtkę na zdobywanie w szybkiej ilości prowincji nowych. To będzie naprawdę bardzo fajne. No ale szkoda niestety, że dostaliśmy wpierdziel. Oni teraz widzę, że bar atakują. O panie. Czyli co, na Kotorze to się nie skończy, wychodzi na to, moi drodzy. No dobra, ja jednostki uzupełniłem, więc w sumie jestem... Gotowy na kolejne walki. A nie, Kotor to atakuje ten... ta różowa frakcja. Ja bym chciał z nimi powalczyć, tylko kurczę, ich tu jest za dużo. Zobaczmy, czy te tutaj niedobitki, co one były, koło tej góry. Nie, oni się gdzieś wycofali. W sumie Serbia prawdopodobnie zostanie całkowicie rozbita, no bo zobaczcie, z większych miast im tylko zostanie Brzkowo. Tutaj jeszcze jest zamek, Maglić. Okej. No. Jest dobrze. Kurczę, ja bym chciał sam na sam z kimś zawalczyć, to by mi tyle expa dało. Że to było po prostu świetne.
Ale tam jakiś jeden gościu się oddalił od reszty stawki. O, 4-3. No, szkoda, że jeszcze tak pomału się poruszam. Kurczę, no. Ale czekajcie, król się tam dołączył. No nie, no są... O, udało mi się go. No i dobra, świetnie. A to jeszcze sobie zwalczymy z tym Gauganem. Zawsze to jakiś expik będzie. Nie powiem, że nie. Dobra, chodźcie wszyscy za mną. Czy on będzie na mnie szarżował? On tak za bardzo chyba nie będzie szarżował? Nie, no chociaż jakby podbiegał. Jeżeli on do mnie podbiega, to możemy oczywiście wykosać sobie teren fajnie. Żeby nasi łucznicy mogli fajnie ich pokosić. Mhm. Dokładnie tak. Nie, to oni są na wzgórzu. Dobra, to nie ma sensu. Idziemy z naszymi kawalerzystami, ich jest i tak tak mało, że nasza szarża raczej będzie zabójcza. Ja myślałem, że oni gdzieś będą bardziej z tamtej strony. Ale jednak niekoniecznie. Dobra, tych łuczników chociaż spróbuję powybijać. Żeby expa połapać. Dobra, padł jeden Gaugan. Zaraz to ja padnę. Ta moja postać, kurczę, jest tak jakoś, nie wiem, ociężała. Tymi innymi jednostkami, jak ja biegam, to jest super, a... Dobra, kolejny padł. A ta moja postać to jest strasznie mega ociężała. No, ja i tak w sumie nie ma co się dziwić, bo ja z tej postaci robię tanka. No, ale no. No dobra. I zwycięstwo jest nasze, no ale oczywiście tutaj... To było oczywiste, biorąc pod uwagę naszą przewagę jednostek, a ich. No dobra. Chyba to będziemy mieć, moi drodzy. Chyba to będziemy mieć, dokładnie tak. No i dobra. Okej, tu mamy zwycięstwo, tamten gość uciekł, ale sobie więźnia oczywiście weźmiemy. Te pierdoły, takie jak hełm i tak dalej, pobierzemy sobie z tego powodu, że oczywiście chcemy. Ja mam budki rozwalone, bo tu się przecież niszczy ekwipunek. No dobra, weźmy, nie wiem, buty są i tak słabe. No ale dobra. Ja zapomniałem całkowicie o tym, że w tym modzie się niszczy ekwipunek. No dobra, tego Gaugana żeśmy pokonali. Jakieś tam jednostki mamy do awansu. Widzę, że nam również awansował Velgirtas. Panie Velgirtas, co ja panu będę chciał tutaj rozwinąć? Co ja bym panu chciał rozwinąć? Nie mam pojęcia. Ja chyba będę szedł tym NPC-om w jakąś charyzmę i tak dalej, bo wiecie, też im się przyda leadership. Chociaż w tym przypadku dałem mu jeden punkcik jeszcze w handel więźniami. A niech ma, niech łapie potem. Jak będzie służył w moim pięknym królestwie. Dobra, tutaj widzę, że tych różowych jest 584, więc spoko, tylko tych zaraz rozwalą. Kurczę, ja bym chciał spróbować z królem zawalczyć, wiecie? W sumie jakbym teraz im pomógł. Nie wiem, czy zdążę dobiec. Zdążę dobiec. Dobra, moi drodzy, zrobimy coś chorego, ale to będzie w kolejnym odcinku. Spróbujemy, moi drodzy, zaatakować Serbów, mimo że będziemy mieli, że oni będą mieli nad nami przewagę liczebną. Tu jest król. Ja bym chciał dowieść tego, że Weiser potrafi pokonać króla serbskiego i będę chciał to zrobić. Ale to, moi drodzy, właśnie zrobimy w kolejnym odcinku. Więc to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli odcinek ci się spodobał, zostaw apeczkę w górę, panie. Napisz jakiś pozytywny komentarz. No i co, moi drodzy, my widzimy się w przyszłych materiałach z gry Mountain Blade Warband na modyfikację Medieval Conquest. I wyczekujcie też, moi drodzy, serii z Bannerlorda z pewnego fajnego moda. Trzymajcie się, cześć, hej, na razie.